związku ze Światowym Dniem Zdrowia wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski przygotował podziękowanie dla personelu medycznego oraz wolontariuszy zaangażowanych w pomoc służbie zdrowia. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia. W czasach pandemii powinno się chyba po pierwsze powiedzieć, że zdrowia dla całej naszej planety, ale przede wszystkim w tym dniu chcemy myśleć o personelu medycznym, o lekarzach, pielęgniarkach, wszystkich, którzy pracują w szpitalach i w przychodniach, którzy często pomagają nam w bardzo trudnych dla nas chwilach, kiedy jesteśmy chorzy i cierpiący, kiedy obawiamy się o zdrowie naszych najbliższych. Być może jest to taki moment, gdzie warto o lekarzach i pielęgniarkach myśleć, że także oni mają swoje rodziny, także oni przeżywają emocje związane ze światową pandemią, a nie tylko w tych kategoriach, że ich bardzo potrzebujemy. Że próbujmy być empatyczni, próbujmy zrozumieć, jak wiele im w tym trudnym czasie zawdzięczamy. Jednocześnie trzeba też dostrzec, że bardzo dużo ludzi dobrej woli próbuje w tych trudnych dniach myśleć o ludziach pracujących w służbie zdrowia. Szyją maseczki, próbują szukać różnych metod pomocy. Także ze strony samorządów, rządu jest organizowana różnorodna pomoc. Na pewno taką akcją jest hotel dla medyka, po to, żeby ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu walki z pandemią, mogli odpocząć i żeby nie byli obciążeni myślami, że powrót do domu stanowi jakieś niebezpieczeństwo dla ich rodziny. Hotel dla medyka ma być wsparciem dla personelu medycznego, który każdego dnia naraża swoje zdrowie, aby pomóc pacjentom. Dla Echo24, Pola Janus.